mogę sobie odmówić, żeby tutaj zajechać, sprawdzić. Parę rzutów wykonać. Oj, ci co oglądali moje filmy wędkarskie, znają tą miejscówkę też. Ile razy tu się zajeżdżało z łódką, to głowa mała. Tak, to jest 21 most. Zaraz rzucimy tu parę razy, zobaczymy co tu się będzie działo. Dobra, stajemy. Ani dotknięcia, na muchę, na kopytę, na nic. Ale brinca. Jeszcze tu spróbuję, ale jak tu się nic nie będzie działo, to już jest tragedia. Tragedia. Posełko przyniosłem. Siedzę fajnie na rogu. Przyciluję tu trochę. Zobaczymy, czy w ogóle coś się złowi. Nie ma co się przejmować, moi drodzy. Taki stan rzeczy, że może nie być ryb. Jak nie, to zmienimy kolor muchy. No, tu prąd dosyć mocno drze. Jest tak, w tym miejscu wam powiem tajemnicę, że tu ryba bierze na tej tamie, jak włączają się agregaty, czyli turbiny. Się włączają turbiny, wtedy te ryby zaczynają żerować, bo się wszystko z dna zrywa, dużo powietrza wtedy idzie, tlenu, i ryby zaczynają kąsać. A dzisiaj taka o, fajna pogódka, można sobie posiedzieć, pochillować. Zobaczymy, jak coś będzie się złapie, to się złapie, a jak nie, to kij w oko. O, pudełko nie zapada coś. O. Jestem gotów na dużą sztukę. Zmieniłem muchę na taką turbo-wolajową, czyli wiecie, wolaj to nie jest sandacz. Wolaj to jest wolaj, nie? Jeszcze ją dozbroję takim filecikiem jakby. To jest guma amerykańska bez
bez głowy, sam tułów. Ok, poprawimy to, tak. O, tam gdzieś w środku ta noga będzie sobie latać. I spróbujemy na coś takiego, bo przed chwilą kopyto urwałem. O! I leć! Złapi mnie rybę. Trochę wiaterek się robi i żyłkę mi robi balona takiego, wiecie? Ale to nic. Jak będzie miało być branie, to ja to wyczuję. Przytniemy, o ile będzie, ale fajnie się przycilować można. No, już ołowik jest na dnie. Teraz jest ten okres taki, że mucha, rasówka, pijawka. Te ryby one tylko wieczorem. Wieczorem przed zachodem słońca i rano. A tak w dzień to tylko z doskoku można coś złowić. Najlepiej to można opaleniznę załapać. Wiecie jak jest latem, nie? No ale co jak nic. Ale tak se posiedzę tu. Gdzie mi się spieszy? Dziwne, że nawet nie, nawet te małe nie chcą dotykać, wiecie? Trzeba będzie ściągać, bo będzie zaraz zaczep, a tu żółwi krąży. Co chwilę baniaka wystawia gdzieś tu żółwina. Tu są kamienie, właśnie za długo przytrzymałem kopyto i skończyło się źle. Ok, ja tu sobie będę łapał, a wy spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Powiem wam tak, ta wenteczka, pamiętacie ją? Z pracowni, chłopaki z Wisconsin Dells je robią. Uchwyt delfinka, dive astis. Typowy killer, normalnie ja czuję każdy kamyk na dnie, jak się przetacza ten podłużny ołowik. To mnie wszystko przychodzi na rękojeść. Także jakby tylko było branie, to po prostu ja je będę wyczuwał bezapelacyjnie. Ale nie ma brani. Dobra, trzeba zwijać, bo tu zaraz będą zaczepy. Powiem tak, karpia jest dużo. O ile karpia pływa. Tam na pomoście jak stałem, to karpiska tylko łby z wody wystawiały. Karpiarze by mieli roboty. Uuu, panie. Tych pełno łuskich to tu jest od groma. Fajnie by było jeszcze rybkę złowić. Chociaż jedną sztukę. Żeby tradycyjnie ręka rybą zaśmierdziała. A po mojemu ryba ręką. Ale mówię, jestem bez łódki, taki kurcze, taki nijaki można powiedzieć. Wyciągnąć ceracicę. Coś złowię, zobaczycie, coś złowię. Nie wiem co, ale coś. O, se pan łódeczkę wyciąga już, połowił. Cyken pyken. Patrzcie jak szybko schodzi. Schodzi przyczepka pod wodę, nie? Właśnie to na tym polega, żeby jak najszybciej przyczepka pod wodę zeszła. Teraz sobie napłynie, czy naciągnie, wciągnie. Bo napływać to we dwóch, bo napłynie i co później? Musiałby bliżej podjechać po mostu. No nie, będzie najeżdżał, napływał.
Chyba, że dziobem wyjdzie później, dziobem naprzód. Ciach. Sama się ustawi. O, nie. No, trochę chyba mu będzie ciężko, bo zobaczcie, dziób jest poniżej kółka. Go spycha. No nie jest łatwo. Na rzece, kiedy zobaczcie, jak mu dupę zabrał, traf pomoc przywali pod silnikiem. Ulala. Już wali silnikiem w pomoc. Kurde, bo ja tu się zagaduję, a zaraz zaczep będę miał. Moja mucha coś nie działa. O, idzie ostro. Idzie ostro. Dobra, i co wyczynił? I guzik. Znowu go ściągnął. Znowu mu dupę zabierze. No, nie, lepiej wyszło teraz. Aha, pasek. Czyli nie będzie napływał, tylko będzie wyciągał. Gasić silnik, podnieść do góry, tak, no i dobra, po akcji. No, a teraz zrobiłem zestaw nowy, już się zaczepiłem za spodnie, to wiadomo, okej. Na cykadę spróbuję zacykać. Dałem nowy kawałek fluokarbonu, bo tamten się urwał. Tu gdzieś jest jakby żyłka, wiecie, bo się czepia o nią i później musi być taka, wiecie, na wieloryba ze 100 funtowa. I się urywa wszystko. Dobra, ładnie. Szczytówka pracuje, czyli cykada cyka. Jeszcze, żeby tylko cykadę coś chciało cyknąć. No, cykada wycykała na zewnątrz. Ładna Fire Tiger, sam bym ją zjadł. Dobra, leć tam daleko. Okej. Opadnij sobie do dna, trzeba żagiel ściągnąć. Ja nigdy się nie nastawiałem na olbrzymie ryby. Boję się, normalnie się boję dużych ryb. Gryzą. Zawsze łapy poranione są. Za duża adrenalina. No. No, coś mi się wydaje, że zaraz muszę iść rosomaka wypuścić, bo
ciśnie. Gdzieś w krzaki i psik, psik. To nie jest dobrze. Na taką cykadę Fire Tiger. Latem tutaj kiedyś się łapał na algę dwójkę o tej porze roku. Tyle white bezów było, że co wrzuciłeś do wody, to brało. Na co wrzuciłeś do wody? Teraz na taką ładną cykadę i nic nie chce nawet stuknąć? To jest coś nie tak. Mówię, ta zaporówka, tamta niżej, one są obłowione strasznie. Ta cykada tak ładnie pracuje. Kurwa mać. Już jest po niej. Tam jest właśnie ten zaczep. Chyba pójdę na pomost, spróbuję z pomostu. Oberwan na czas. Macie jakiś pomysł, czemu te ryby nie biorą? Ja nie mam żadnego. Jak się zastanawiam, gdzie tu jeszcze z brzegu można... Tu jeszcze z brzegu można zaatakować. Tu jest coś, mówię wam. Albo jakaś odkotwicy lina, albo coś. Nie będę rzucał więcej, bo urywam co chwilę. Nie wiem co robić. Gdzie tu jechać teraz? A na razie se posiedzę, popatrzę. Wiecie co, przywiążę bezpośrednio na plecionkę. Pięć. Jak mam urwać, to mam urwać. Wiecie, że nawet sobie nie wziąłem szczypeczek do obcinania żyłki. Obcinać kombinerkami. O, mam takiego ringwormsa. Ładny zielony, pasuje pod kolor tej główki. No, widzę, że już był dźgany. Takiego skurczybyka rzucimy do wody. Może akurat coś jego będzie chciało schrupać, nie? Ale najprawdopodobniej będzie zerwanie tu przy brzegu. Muszę bardziej czujny być jak czujnik, bo muszę wyczuwać, gdzie to jest. To jest tutaj tak pierwszy ten wałek, jak się robi.
Fajna pogoda, jak słoneczko zajdzie, wiaterek podmuchuje i nie jest gorąco. Dobra, opadło. To jest typowo sandaczowa przynęta też, to tak jak kopyto, guma. Ryba nie może się temu oprzeć. Ona to widzi i ona już jest głodna. Tylko wiecie, jaki jest problem? Musi być ta ryba. Bo to, że my wrzucimy coś pysznego, to wiecie, to jest tak, jakbyście na weselu wystawili cały stół szwedzki. No i ten. I nie zaprosili gości, nie? Do tego nikt nie zje. A wystarczy jeden dobry szwagier. Zapraszacie takiego, co nie odchodzi od stołu szwedzkiego, jak już tylko sam stół zostanie. Tak samo traficie na ryby. Jak są gdzieś ryby, to co wrzucicie dobrego, to one to chapsną. Wiecie, ja tutaj na tej zaporówce byłem, bo ojciu, ten brzeg wyglądał troszeczkę inaczej niż teraz, tych krzaków tak nie było. Myśmy tu wylądowali, to było ile, żebym was nie skłamał, około 20 lat temu. Łódek to nie było. Ja jak kupiłem pierwszą łódkę, to był jeszcze papierowy graf miałem w niej, rozumiecie? Rysowało. I łódka w tamtych czasach to było dosłownie, oh my gosh, to tam na brzegu jak się stanęło, to jak rzuciłeś na przykład na sakera, czyli na żywca dużego, to na 100% po chwili już miałeś wielkiego szczupola albo maskacza. Ryb było w tamtych czasach tyle, że gdzie wrzuciłeś? I pamiętam któregoś razu, żeśmy przyjechali jesienią, późną jesienią, tu była jakaś awaria, wiecie, przebicie nastąpiło na śluzie, nastąpiło przebicie, prąd i zabiło ryby. Całe brzegi, wszystko było w rybach. No, to była późna jesień już. Już prawie śnieg zaczynał lekko pruszyć. A teraz o, przypływa se pan takim jumboatem. Spływają ludzie z łódkami, bo nic nie bierze. To mówię, to jest rano parę godzin i wieczorem parę godzin i tyle. I odno. I w tym momencie pada słowo na literę K. O, odczepiło się. Tym razem się odczepiło. Widzicie, odbiło. Myślałem, że już będę musiał powiedzieć brzydkie słowo, ale nie musiałem. A pan już sobie wyciąga łódeczkę. Nie no, po prostu tu jest coś, czego się nie da ominąć. O. O. Jak się przyjeżdża w takie tereny, to wiadomo, że gówno będzie. No nic, moi drodzy, muszę podjechać, chcę kupić coś do picia, bo wysycham. Kończy mi się woda. Jadę, kupię sobie coś do picia. Ja mówię, ta tama, ona jest strasznie obłowiona. Tutaj trzeba się namęczyć, żeby coś złapać. Jak chcecie, serdecznie was zapraszam. Wpadnijcie sobie do na kanał Adams Fishing TV. Nie ma tam żadnych fajerwerków, wybuchów i Bóg wie czego. Adam jest zwykły chłopak. Często z Chrisem łowi, Sebastianem. Wpadnijcie, zobaczcie, oni łowią. On głównie łowi na tej zaporówce, także tutaj nie ma jakichś wielkich ryb i potężnych osiągnięć. Ale kanał fajny. Adam jest uczciwy chłopak. Warto zajrzeć. Adams Fishing TV, dajcie mu łapkę, subskrypcję, czemu nie? Pokazuje ciekawe rzeczy nieraz, jak zamontować silnik elektryczny w łódce,
instalacje, cokolwiek. Adam jest strasznie taki dokładny, wiecie? Tam u niego bubel nie przejdzie. Leszek bubel. Tutaj zaraz będzie ten polski taki sklepik. Bardzo dużo polskich towarów mają. Przynajmniej mieli kilka lat temu. Ja tu już kilka lat nie byłem. Ale muszę coś do picia kupić, bo wysycham jak wiór. Tak jest, na tablicy nie wiadomo. Ale polska flaga pod amerykańską wisi, wisi. Wy jej może nie widzicie, ale ja ją widzę. Czyli nadal to jest polski sklep. Przyjechałem jeszcze tutaj do Wisconsin Dells obczaić, zobaczyć jak tu wygląda stan wody i w ogóle, i czy da się tu w ogóle gdzieś rzucić wędziskiem. No, to jest Wisconsin Dells właśnie. Miejsce, gdzie produkuje się pieniądze z turystów. Jedź, masz kurna strzałkę, baranie, durny. Och, niektórzy kierowcy to są. Coś wykombinował. Ciekawe jak tu wygląda, czy da się w ogóle gdziekolwiek połowić tutaj. To fajnie, bo z łódki to se tu podpłyniesz, to na płytszą, to na głębszą wodę. Można spenetrować dosyć sporo miejscówek, a z brzegu to tak za bardzo nie ma gdzie połowić. No zobaczę. Okej, jest korek. Jak to zawsze w Wisconsin Dells. Okres wakacyjny, moi drodzy, no czego można się spodziewać? O, tutaj tu stanąć będzie gdziekolwiek ciężko. No jedź ty z Indiany, kurna, paparuchu, podjedź się bliżej, bo przecież tu trzeba się zbierać, a nie czaić jak czajnik. Mogłeś, ale to kobieta, no to co się dziwić. Czeka, aż będzie pusto. Kurwa, jedź. Ludzie. Parking jakiś będzie? Nie będą będzie zaparkować. Mam jedną wędkę, idę na dół zobaczyć, czy tam coś w ogóle będzie
atakować. Kajaka se można by pożyczyć. Ale jest strasznie niska woda. Strasznie. A, gdzie tu łowić w ogóle? No same zaczepy. Przedzieram się. Po takich płytkach. Trzeba patrzeć, żeby to nie było jakieś oglonione, bo można wyrżnąć na gębę. Tak jak tu. Z tego co znam życie, to tu będzie strzał i oberwanie. Tak jak ten gościu tam na łódce właśnie oberwał. Tam staliśmy kiedyś z Chrisem. W tym prądzie pięknie wolaje brały. Chrisu założył Ohio. Duże Ohio i kura strzał i wyciągnął Maskiego. Oni na tych łodziach tu szaleją, to jest teraz czas, kiedy te łodzie świrują jarzębinę tutaj. A robią zaraz takich fal, że szok. Teraz zobaczycie, jak będzie tu świrował jarzębinę. Obroty 360 będzie ćwiczył. Nie połapię w takim hałasie ryb. Oni po rzece tak dają i tutaj. No nie ma gdzie połowić. Normalnie nie ma gdzie połowić, żeby rybę złapać. Trudno. Taki film bardziej bezrybny, co? Brania. Zaraz woblerkę jeszcze założę. Taki piękny rapali Fire Tiger łamany leci do wody, nie? Może coś jego schrupnie. Pięknie czuć, jak ten wobler pracuje i nic. Po kamieniach uderzył.
Taki smaczny wobler. Stuka od dno, czuję jak idzie przy dnie, czasami uderza w kamyczki i co i nic. Lato, nie ma co świrować, trzeba delikatnie podciągać go. Ciężko w to uwierzyć. Nie mogą tu być te ryby, po prostu są nieaktywne. Taki w ogóle, ryby, co z wami? Ale obserwuję tamtego człowieka na łodzi. On łapie na żywą rybkę i też nic nie zacina, nie wyciąga. O, nici z ryb, moi drodzy, nici. Tracę nadzieję.
Jedynie co to kaczkę se można złapać. Kaczki! Gdzie są ryby? Nie połowić w takich okolicznościach. I was running inside of the shadows, like a wolf who was racing the storm. Oh, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe I've got fire inside my blood. Breaking open the surface in the eye of the wild hurricane. Oh, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe I've got fire inside my blood through my body. I'm ready for anything. Come on, my body. I'm ready for anything. Drodzy, miałem jeszcze tak ochotę pojechać, no bo stąd jest niedaleko, na South City, tam gdzie często też jeździłem, gdzie są wiosłonosze, potężne wiosłonosze i ogromne jesiotry, ale za gorąco, woda jest stanowczo za niska. Dzisiaj wędkowanie na Wisconsin River jest strzałem w kolano, można powiedzieć, ale nie narzekam. Byłem, przypomniałem sobie. Jednak jeszcze wiązać umiem. Rozkładać, składać wędkę umiem. Najgorzej jest dyganie tego sprzętu. Człowiek się tak odzwyczaił od tego, bo mówię, tak wszystko miał na łódce. Siwą tylko chlub do wody. I od razu dzida na miejscówę, nie? Tak, pojadę sobie do domu, 3 godzinki, nie chyba, ile tam, 2,5. Jeszcze sobie posiedzę trochę w domu jutro, no i trzeba będzie wracać na trasę. Następny wyjazd jest do, jadę do Phoenix, do Arizony, czyli gorąco, kaktusy, palmy, bardzo lubię. Lubię jechać na zachód, mówię, zapraszam, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, nie musi oglądać filmów, bo filmy wpadają na kanale z ciężarówki, zaborek ciężarówką po USA, wpadają codziennie, ja robię godzinne vlogi, można powiedzieć, nie, nieraz są godzinne, nieraz półgodzinne, taki mój reportaż z każdego dnia pracy. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, ale mało kto jest zainteresowany jazdą ciężarówką. Ale chodzi mi o to, że
Moglibyście sobie wybrać niektóre odcinki, zobaczyć jak jest pięknie. Ameryka jest przecudowna. Takich terenów potężnych jak w Ameryce nie znajdziecie chyba nigdzie. A ja tymczasem zawijam powoli rogala. Wiecie co, miło było was zobaczyć. Miło było się wam pokazać, że żyję, że jest wszystko ok. Zaborek daje rady, idzie do przodu. Nie miał zawału, nie miał wylewu. Ma się dobrze. Trzeba jechać. Więc moi drodzy, ja już jestem prawie w domku. A słuchajcie, było jak było, no. Każdy wyjazd się liczy, prawda? Ten to akurat był nul. Jeden, tylko jedno branie takie fajne na woblera, ale chyba nie szczeliła dobrze. No i tam na gumę chyba miałem dwa takie uderzenia lekkie. Wniosek? Lato, gorąco, woda niska, mało dotleniona. Po długim weekendzie ryby wystraszone, przeczesane. Wyszło jak wyszło. Ale zaplanowałem sobie, że pojadę na ryby, byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, nic. Nie zwyciężyłem, po prostu fajny czas nad wodą. Przypomniały mi się fajne momenty. Następnym razem będę chciał się zmontować z Chrisem na ryby, gdzieś na jego łódkę, czy z Adamem może, czy z Sebastianem, nie wiem. Ale to dopiero jesienią, kiedy woda się podniesie, kiedy temperatura spadnie, bo teraz to jest łapanie żab w stawie. Można łapać żaby, a tam, gdzie dzisiaj rano łowiłem, można było łowić raki. Także dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Przynajmniej fajne wstawki widzieliście. No i na pewno będą pytania o tą kamerę. To jest... Kamera nazywa się Insta360X3, czyli Insta360X3. Każdemu wędkarzowi, który prowadzi kanał wędkarski, bardzo ją polecam. Troszkę ją się trzeba nauczyć, ale to jest kamera w stylu włączasz, nagrywa się, a resztę robisz później. Także to właśnie jest ta kamera, a ja już prawie jestem w domku, także... Naciskam przycisk, kończę nagrywanie. Cześć, dziękuję. Jeżeli ten materiał wam się podobał, taki bardziej bezrybny, jakby to powiedzieć, to łapeczka do góry. Subskrybować nie musicie, bo nie ma co. Na razie filmów nie będzie z wędkarstwa, bo ja nadal jestem pochłonięty jazdą ciężarówką. W Ameryce, jak jest stop, to się po prostu patrzy, kto pierwszy podjeżdża do stopu, ten jedzie. Nie ma żadnej zasady prawej, lewej ręki czy tyłem, bokiem. Kto pierwszy podjeżdża, ten pierwszy przejeżdża. Cicho, cicho, malutki. Aha, ty też tu skręcasz, tak? No to super. Dzięki, mistrzu. O. Sąsiad sobie kamperem tutaj stoi, a ja, przyjaciele, wjeżdżam do siebie na wieś, parkuję, jak widzieliście, bydlaka. Uwielbiam ten samochód, mówię wam, uwielbiam. 450 koni wyprowadziłem ze stajni, przegoniłem do Wisconsin z powrotem, można je z powrotem do stajni. I to by było na tyle. Miło chociaż było się z wami zobaczyć na takim filmie. I cóż, jestem pod domem. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia kiedy. Naprawdę nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Cześć!